kapitan Elblążan przebiegł, teraz przeszedł drogę Markowi Garzełowi, spojrzał mu w oczy. Czy ten wzrok zapamięta, ten wzrok nieufności, zdrady? Nie, pewnie Arkadiusz Garzeł w 68 minucie strzela bramkę i Limanowia obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu 1-0. Karesel do tutaj Tomasza Lewandowskiego. Lewandowski cały czas utrzymuje się przy piłce. Zobaczymy, który z zawodników lepszy. Nie, jednak nie. Faulował tam, zdaje się, Paweł Czajka i jest okazja dogodna do tutaj strzelenia bramki dla Olimpii Elbląg. Nawet Hieronim Zoch podchodzi pod pole karne bramki strzeżonej przez Waldka Sotnickiego. Zobaczymy, jak te końcowe nerwowe sekundy w tym spotkaniu będą upływały. Dośrodkowanie Resela teraz widzę. Będzie bramka, tak. Widzę, że bramkę strzela nawet nie wiem, który z zawodników Olimpii Elbląg w zamieszaniu podbramkowym. Limanowianie tracą pewne zwycięstwo.